Zamek Chojnik wzniesiono na górze o tej samej nazwie na wysokości 627 metrów nad poziomem morza. Wspinaczka, choć nieco mozolna, nagrodzona jest malowniczym widokiem na całą Kotlinę Jeleniogórską. Z wieży zamkowej rozciąga się przepiękna panorama na Karkonosze, Izery i Rudawy Janowickie. Istnieją hipotezy, że pierwszym założeniem obronnym na górze Chojnik był gród plemienia Bobrzan. Na pewno w drugiej połowie XIII wieku Bolesław Łysy Rogatka wzniósł tu dwór myśliwski, który pod koniec XIII wieku rozbudował Bolko I Surowy. Kiedy do władzy w księstwie świdnicko-jaworskim doszedł Bolko II, stworzył potężne mocarstwo, które w czasie swojego panowania umocnił wieloma zamkami. Za jego czasów, prawdopodobnie około 1355 roku, wzniesiono również zamek na Chojniku, zastępując wcześniejszy dwór. Po śmierci Bolka II wdowa po nim, księżna Agnieszka, oddała zamek w 1392 roku późniejszemu protoplaście potężnego śląskiego rodu Gottschoffowi. Zamek pozostał z krótką przerwą w rękach Szawgoczów do końca swojego istnienia. Kiedy w 1634 roku ścięto Jana Urlika von Szawgocza, zamek został skonfiskowany przez cesarza. Jednak już w 1649 roku zwrócono go poprzednim właścicielom. Nie przenieśli jednak oni tu swojej stałej siedziby. Gdy 31 sierpnia 1675 roku zamek spłonął od uderzenia pioruna, nie podjęto już jego odbudowy. Opuszczona warownia popadła w ruiny. W 1822 roku utworzono tu odwiedzane chętnie przez turystów schronisko, które funkcjonuje do dziś. Legenda głosi, że mieszkała tu księżniczka Kunegunda, córka właściciela zamku. Jej kaprysem było, żeby kandydat na męża objechał konno w pełnej zbroi zamkowe mury. Długo nikomu się to nie udawało, a kolejni śmiałkowie ginęli, spadając w przepaść. Pewnego razu przybył na zamek rycerz z Krakowa, który dokonał tego karkołomnego wyczynu. Kiedy jednak oczarowana księżniczka ofiarowała mu swą rękę, odrzucił jej starania i odjechał. Poniżona i niechciana panna rzuciła się w przepaść z murów, z których spadali śmiałkowie wysyłani przez nią na śmierć. Do dziś podobno można zobaczyć ducha jednego z rycerzy, który konno objeżdża zamkowe mury w księżycowe noce. Zamek Chojnik składa się z zamku dolnego otoczonego fortyfikacjami. Po stronie północnej wznosi się cylindryczna wieża, a w północno-wschodnim narożniku baszta łupinowa. Wzdłuż murów kurtynowych znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Brama łączy go z zamkiem średnim. W jego centrum znajduje się pręgierz o wysokości 3,9 metra. Widoczne są pozostałości budynku mieszkalnego, załogi, dawnej kuchni, cysterny na wodę i tzw. sali sądowej. Kolejna brama łączy zamek średni z zamkiem górnym. Na nim widoczne są pozostałości późnogotyckiej kaplicy zamkowej, pałacu oraz wejście na wieżę. Pomimo, że zamek Chojnik położony jest na wzgórzu, a dotrzeć do niego można tylko na nogach, warto przebyć tę drogę, żeby podziwiać kunszt średniowiecznych budowniczych. Najbardziej popularny szlak z niezwykle malowniczymi elementami krajobrazu, takimi jak Zbójecka Grota czy Zbójeckie Skały, prowadzi na zamek z Jeleniej Góry Sobieszowa, gdzie zmotoryzowani mogą spokojnie zostawić samochód na jednym z licznych parkingów. Zapraszamy do pisania komentarzy pod filmem oraz do odwiedzenia serwisu wypoczywamywpolsce.pl, gdzie znajdziecie więcej szczegółów o zamku i pozostałych atrakcjach Karkonoszy.